Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy mały hit w NBA 2K24 Przed nami pora na kolejny odcinek W poprzednim odcinku wygraliśmy mistrzostwo NBA ponownie I to by jest nasze, jeśli nie ile, dziewiąte było mistrzostwo chyba Nie Team Records, a Team History Mamy 9 mistrzostw, tak jest A więc bardzo możliwe, że dzisiaj mamy... Mamy ostatni odcinek, bo tak jak już mówiłem, 10 mistrzostw i kończę tą serię, więc bardzo możliwe, że dzisiaj właśnie zakończymy tę serię. Na początku, też chciałbym tego filmu powiedzieć jedną taką istotną rzecz, że jutro, czyli to jest 8 sierpnia, czwartek o godzinie około 17, będę robił live z NBA 2K24. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście może tam być. Może być na, właśnie, na live streama, który prawdopodobnie właśnie będzie koło 17, tak? Niepełnie dokładnie gdzieś 17, ale gdzieś w tych okolicach. Jeśli oczywiście też mi nic nagłego nie wypadnie, oczywiście. Więc to jeszcze na pewno chciałem właśnie powiedzieć. Na początek, póki pamiętam, a teraz tak, nasz linea prezentuje się tak, że mamy Rażona Rondo, Johna Walla, Paula Piersa, Chrisa Boscha, Dwighta Howarda, na ławce mamy Kobiego Bryanta, Jimmy'ego Butlera, NASA. Holiday'a, no i Lilarda, tak jest. Baron Davis nie będzie w tym sezonie w rotacji. Bo jednak mam wrażenie, że po prostu Dame zasługuje na to, żeby być w rotacji. Przynajmniej ten jeden sezon zasłużył sobie, żeby być w rotacji. A Baron Davis był wiele lat w rotacji. I poza tym, jak będą jakieś kontuzje, to będzie wchodził do rotacji, więc, więc jest spoko, myślę, tak jak to wygląda. 34, 32 dla Paula Pierce'a. Może 6 nawet w sumie wrzuciłbym. No, tak, tak to może wyglądać. Tak to może wyglądać, line up ustawiony i zaczynajmy. Zaczynajmy ten ostatni sezon. Chyba ostatni sezon, właśnie. no Zakładam, że ostatni sezon, bo jak wygraliśmy cztery mistrzostwa z rzędu, i no, wydaje się, że jakby idziemy po piąte. Jedyne, co nas może zatrzymać, mam wrażenie, to kontuzje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na razie czego też tak w ogóle muszę zerknąć nad piki, bo załóżmy, że jednak będziemy grali następnym sezon, no to na pewno też muszę zobaczyć, żeby się postawić w korzystnej sytuacji, na razie czego. Czemu tutaj doznał kontuzji niestety, a więc 2016 i tutaj mamy pika nix i Bugs. Dobra. Nix pik powinien być dobry. Wydaje się. Pik Bugs może być różnie, ale Knicks, no właśnie, pik nix wydaje się, że musi być dobry, bo już rok temu oni poszli mocno w dół. Teraz nie mamy Kevina Garneta, więc zostawimy Tracy McGrady, który sam nie jest młodym graczem po 36 lat, a więc jest dobrze. Milwaukee będzie, wydaje mi się, że oni będą ostatecznie dobrzy. No właśnie, oni mają tutaj Kleja, Kevina, no tak. Choć sobie Klej i Kevin tylko. Choć nie, czy mają Jacques'e Manoa, no ale nie wiem, nie wiem w sumie, jak oni będą wyglądali. Na pewno Picknicks będzie właśnie wartościowy. Notujemy tutaj porażki, no bo jednak wiadomo, że bez najlepszego gracza wiadomo, że będzie ciężko. Rajon Rondo, lekki uraz. Chris Bosch teraz niestety doznaje kontuzji. Czyli trzech naszych, już dwóch zawodników kontuzjowanych z pierwszej piątki. I teraz już tylko Chris Bosch. Detroit, porażka. Pejster, wygrywamy. wygramy Howard Koncert, czyli jedynie kontuzji nie doznał. Paul Pierce? Chyba Paul Pierce jeszcze nie doznał. Jedynie kontuzji z starting lineu. A dopiero mamy końcówkę grudnia. Kontynuujemy. Kolejny jest z NIX, więc fajnie, bo by wygrać i to robimy. No, NIX na pewno będą. Jeśli będzie nam potrzebno, to na pewno będziemy mieli od nich dobre opiekę, ale ci bugs pewnie choć no, cały czas się tak utrzymują tak sobie w sumie więc może, może ich też pick potencjalnie będzie dobry czyli kontynuowany jest teraz Howard i Bosch. no dobra a więc, a więc czekamy, czekamy na nich Howard już jest gotowy, Rondo teraz wypala, złamane żebra i Gene Butler lekki uraz mam nadzieję właśnie, że przynajmniej Patrz na to, że jest aż tak dużo tych kontuzji, to że przynajmniej będzie spokój na playoffs. Mam nadzieję, że tak będzie. Hawks pokonujemy. Lakers. Jimmy jest gotowy i Ronda jest gotowy. Dobra, a więc jak będziemy mieli 30 mecz wygrany, wtedy zmienię lineup. Wtedy ustawię właśnie na ten nasz poprawny. spokonujemy jeszcze dwa mecze, żeby wygrać. Najpierw Nets. Tutaj wygrywam East. Pairs. Też wygrałam dobra. A world Races nie ma nikogo od nas. To nic. Ustawmy ten lineup ponownie. Czyli gra chce. No nie, potrzebuje jednak garda. Znaczy skrzydłowego potrzebuje zdecydowanie, więc Drew tutaj będzie cały czas. Gra chce dać Jimmy'ego, ale jednak nie, jednak. E a w sumie myślę, że zmienię tak. Tutaj te minuty dam i zmienię to w taki sposób. Za chwilkę to zobaczę w sumie, jak to będzie wyglądało. Właśnie 34 dla WOLA, wrócę na 34 dla niego, i właśnie w taki sposób Jimmy będzie 18 minut. Baks się trzymałem cały czas koło tego miejsca, które nie daje, które ostatnie miejsce, które daje playoffs, a Nix za to najgorsza drużyna. Dwa mecze z rzędu z Raptors. Jeden wygrany, drugi też wygrany. Rondo, niestety, znowu kontuzja, jakby absolutnie pogrom kontuzji. Grom, może bardziej, nie pogrom. Pistons, porażka. Baron Davis, teraz lekki uraz. Nie, nie leki, że to jest złamany nos, ale może grać z nim, bo założy tam maskę, oczywiście. Trade deadline mamy. Nie chciałem przejść dalej, ale. Ale no dobra, w sumie tak tych piku bym nie oddawał, jakby nie obchodzi mnie jakby szczerze, które będą buchy, więc bo nawet jeśli będziemy musieli kontynuować, no to mamy super pika od nix, więc tylko teraz, żeby kontrakty a nie w sumie też żeby to nie jest. No to nie jest też, nie będzie pan nam też potrzebne. No będzie miał jedynie potrzebne właśnie to oczywiście standardowo, jeśli tylko przegramy, bo jak się wygramy, to nie jest to w sumie ważne kto zostanie, kto nie. Jeszcze Juhojdej na koniec. Może 7.75 dajmy. Tak jest i dobra jesteśmy gotowi. A więc ja już nie wiem w sumie czy mamy gotowy line czy nie. Więc jak będzie mecz 40 wygrany to zobaczę sobie to. Dobra teraz właśnie zerknijmy na to. Już nawet nie wiem czyli mamy tak. No bo Baron Davis jakby, a dobra poczekam, poczekam aż on będzie zdrowy. Poczekam na pewno, że on będzie zdrowy sobie. I wtedy, wtedy, to, wtedy właśnie to wszystko już będę miał na pewno na 100% gotowe. No właśnie, ty bardziej dobrze że nie ustawiam upu bo Jimmy Butler akurat wypadł. Mecz gwiazd, ilu tutaj będzie Milo i Ilu będzie mieli przez te kontuzje w ogóle. Jest Dwight, Jest Bosch. I to tyle tak jest. Bo rondo nie ma. Wola nie ma i piersa nie ma. Ale możemy kontynuować i czekać aż po kontuzji wróci Jimmy. Patrząc na to, właśnie, ile mamy aż tak kontuzji tych, no to i tak ten rekord jest naprawdę bardzo dobry. Abyśmy byli w pełni zdrowi, to to wie, żebyśmy mieli maksymalnie 3 porażki. 50 mecz wygrany. Wall pojawił się w walce o nagrodę MVP. Mamy miejsce pierwsze. Bugs mają szóste, a Nix mają ostatnie. I czekamy cały czas na Jimmy'ego. No, wydaje się, że lada moment Butler wróci. 57 wygrana jest. Jimmy wraca, dobra, więc na 60 mecz wygrany. Ustawię line-up po raz ostatni. Czy jeszcze jeden mecz? Teraz z Raptors to powinno się udać. Jednak nie, wow, Raptors są bardzo słabi, a spokonali. Sam z pokonałem. dobra, więc Award Races ponownie. No, Bosch ta się pojawił. Ktokolwiek, czy Wall, czy Bosz się tutaj pojawił, i tak nie, żaden z nich nie wygra nagrody MVP. Dawaj ustawmy ten line-up czy oczywiście, będzie tutaj w line-upie. Czy Gratas chce na dać wyżej? Wolę nie, wolę jednak tutaj dać sam. Ile ma Kobi? Kobi ma 37 lat. Pierce ma 38, więc bardzo możliwe, że ta dwójka. Nawet co nie Baron Davis może zakończyć karierę. Na pewno zakończy Paul Pierce. Jakby Paul Pierce na pewno zakończy karierę. A możliwe, że też Kobi zakończy. I kontynuujmy. Ostatnie już ostatnie mecze już sezonu zasadniczego i możliwe, że ostatnie mecze sezonu zasadniczego w tej serii w ogóle. Kończymy z rekordem 60, nie, może 70? Tak, 71-11. 70 MVP ligi jest Russell Westbrook, Kristaps Sporzing Rookie of the Year, Mike Conley, Sixth Man of the Year, LeBron James, Defensive Player of the Year, Most Improved Player Picket Greg Popowicz, coach of the All-NBA teamy, mamy nikogo nie mamy, nikogo nie mamy. Tutaj mamy Johna Walla w defensive second teamie. I tak to wygląda. A więc czy line-up jest gotowy? Jest. Line-up jest gotowy, dobra. A więc pora na mecz pierwszy, powiem pierwszą rundę. Chicago jest bez problemu pokonane Cleveland. White Hard znał no kontuzji, ale chyba ich pokonamy, tak? Tak jest, udało się, dobra, udało się tutaj pokonać. Hawks przed nami. Howard wraca. Mamy 2 do 2. Żeby było ryzykownie. Dobra, i. Jest awans, jest awans. Jest finał. Na finał NBA już. A dobra, po poczekam aż oni będą w pełni gotowi. Rondo jest. 2-1. 3-1. I zobaczmy ten mecz, zobaczmy ten mecz, bo prawdopodobnie w tym momencie wygramy mistrzostwo NBA i zakończymy tą serię. I tak będzie, tak będzie. A więc to stało się oficjalne, ten mecz wygramy, dziesiąte mistrzostwo NBA będzie nasze i to oczywiście właśnie oznacza, że to też będzie koniec tej serii. Zresztą, że tutaj taj Johnem Wolem. Próbować trafić, choć pierwszy celny rzut nie jest. Ten drugi, czy jest celny? Ten drugi jest już celny. Co tutaj w ogóle jest ich gwiazdą? Nie mam pojęcia. Jest Reggie Jackson, je chyba Paul George, jeśli tam dobrze widziałem. Chyba Paul George jest ich największą gwiazdą. Fajnie, tutaj widzieć na przykład Kobiego Bryanta. Zresztą wpuszczamy oczywiście na siatce rezerwowi już zostaje wpuszczenie tutaj na ostatnie minuty. Prawdopodobnie też właśnie ostatni mecz w karierze Kobiego Bryanta. I ostatnie jeszcze 5 sekund. I to oficjalnie jest koniec tego meczu. Miami Hit po raz dziesiąty w tej serii wygrywają mistrzostwo NBA po raz dziesiąty i po raz ostatni oczywiście. A więc nie było jednak żadnych problemów, nie było żadnego nagłego, nie wiem, zatrzymania nas i kontynuacji tej serii. Ta seria się już właśnie dzisiaj zakończy. A, to właśnie para George'a, czyli tak, jest, on był ich największą gwiazdą, ale no, ten zespół nie był. Na tym samym poziomie co my, oczywiście. Ciekawe jestem, kto zgarnie final z MVP. Czy będzie to John Wall? Chyba ostatnie mistrzostwo, które wygrywaliśmy, to był on, on albo Dwight. On albo Dwight, nie pamiętam, właśnie który to był. Mistrzostwo na pewno odbierze tutaj John Wall. A czy je, nie, są na pewno tak. Właśnie, Kobe chyba i. Kobe chyba i na przykład Paul Pierce to są gracze, którzy właśnie wszystkie mistrzostwa z nami wygrywali. To jest chyba ta dwójka jedyna, która może się tym pochwalić. Paul i Kobe chyba tak. Baron Davis chyba nie wygrał z nami wszystkimi, a nie, wygrał, wygrał, tak, Baron Davis też to zrobił, Baron Davis też wygrał z nami, bo pierwsze mistrzostwa zaczynaliśmy wy wygrywać na początku 2000 lat, a Baron Davis był chyba właśnie 2000 draft class czy 2001, więc chyba, chyba Baron Davis miał, na pewno 10 mistrzostw miał Paul Pi na pewno właśnie wszystkie wygrywał Paul z i z nami, a możliwe też, że właśnie Baron, możliwe też, że Baron Davis, w sumie oczywiście do tego przejdziemy za chwilkę i się upewnimy, czy tak było, czy nie. John Wall oczywiście, Final z MVP, Player Retirements i wow, Andrej Kirilenko kończy karierę, ale Kobe Bryant i Paul Pierce y, nie kończą tych karier, dość ciekawe. Nie ukrywam, że chciałem zobaczyć jak oni kończą karierę, więc chyba jednak to nie będzie kolejny szczerze tej serii, jakby zawsze, zawsze jak prowadzę tę serię, to nie ukrywam, że lubię właśnie widzieć jak te nasze największe legendy kończą kariery, no i właśnie Mamy tutaj takie absolutne trzy legendy, które jeszcze nie zakończyły karier, no i chciałbym zobaczyć, jak oni kończą kariery, więc jednak nie kończę. Byłem pewny, że, byłem pewny, że to zakończę, ale nie, jednak jednak jeszcze nie, jednak jeszcze nie, bo tak już mówiłem, no byłem pewny, że oni zakończą tę kariery, zwłaszcza Paul Pierce, ale oni chcą, chcą grać dalej, więc kontynuujmy to. Czemu nie? Tym bardziej, że mamy fajnego pika w tym roku w draft klasie, to też tym bardziej będzie fajnie to kontynuować, a więc Fall of Fame, nasza legenda tutaj, tak jest, to jest nasza legenda. Sharif Abdur-Rahim, on był z nami dwa razy. Ciekawe, czy będzie miał swój numer zastrzeżony u nas. Ma, to to fajnie, podoba mi się to. Był u nas ważnym, ważną postacią był naprawdę u nas. History changes i teraz League Meetings, no i draft loterii. Wątpię, że będziemy mieli pierwszy wybór w drafcie. Tylko i tak, no nie będziemy mieli pierwszy, przez to, przez to tylko i wyłącznie, że mamy pierwszy przed loterią. To na pewno nie skończy na tym pierwszym miejscu. Ten big Bugs jest za, za loterem pewnie. No zobaczymy jak ta loteria będzie właśnie przebiegała, choć jestem dość pewny, że, że właśnie skończymy na najlepiej na drugim miejscu. To jest 2016, chyba, czy 17? 16, tak? Chyba 16. Chyba 16 właśnie, bo bo tak, chyba tak powinno być, chyba tak powinno być, że to jest 16. Na razie chyba nie ma żadnych, nikt jeszcze nie wskoczył w górę. Teraz Denver idą do top 3. Tak jest. Nie wiem kogo, mam nadzieję, że nas nie wypychają. Wizard zostają na tym miejscu. No wydaje mi się, że my mamy gwarancję bycia w top 3 chyba, naprawdę. Mam nadzieję. Sixers zostają, top 5 mam teraz. Mam na pewno top 4. Dobra, czyli teraz my czasem się nie pojawimy? Jednak nie. Czy to będzie czwarty wybór dla nas? Tak jest. No mówiłem o tym. To jest, ta gra jest zepsute pod tym względem, naprawdę. Bo to jest, jakby, to jest niesprawiedliwe, że tak zawsze jest. Z, zawsze, są kto ma najgorszy rekord, nigdy nie ma pierwszego picka. Kogo my w ogóle potrzebujemy? No, mamy, mamy Rondo i Lillarda, więc z nimi, z nimi przeżyjemy na następny sezon na pewno. Wall i Russell przeżyjemy z nimi na pewno. Wall, Russell, Wall, Brian, nieważne. Wydaje się, że przeżyjemy z kimkolwiek, small forward mógłby nie być najgorszym opcją w sumie, Kto jest, to jest 2016, a więc no z tych small forwardów. Na przykład mógłbym właśnie Jelena Browna zrobić, albo Ingrama, Brown lub Ingram i będzie spoko, albo Brown, Ingram, którykolwiek z nich i, i jestem zadowolony. coach oczywiście nie zamierzam zmieniać cokolwiek jakby, chyba, że zakończył karierę. Czy on to zrobił? Girek Popowicz, czy on zakończył karierę? Tak, niestety tak. A więc na ten. No, no chyba powiem tak, jakby za rok już chyba na pewno, to będzie ostatni sezon. Więc yy, zobaczmy. Kogo tutaj podpisać, właśnie? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia teraz, co prawda? Co? Nie, head coach. Realen na przykład jest. Realen jest opcją. Jest Penny hard. Czy Penny hard u nas czasem? A nie, on nie był u nas. Ono nas nie był chyba. A i to wcześniej, to wcześniej tutaj kliknąłem. A dobra, jeszcze tutaj idziemy. Muszę jeszcze raz to zobaczyć dokładnie. No Realend daje się opcją. A czy mógłbym... Headless nie, nie mogę tego. Ja bym chciał. Chciałbym właśnie. Ja nie mogę tego zrobić. Chciałbym z Rika Karla jeszcze zrobić, no ja chyba nie mogę tego zrobić. Nie wiem, czy mogę, czy nie, ale ważne. Podpiszmy Reale na czemu nie? A on nie wiem, czy będzie zainteresowany. No ale pan nie innych ofert. No dobra, Reale nie jest naszym head coachem. Ciekawie będzie, na pewno będzie ciekawie. Możemy przejść do drafta, więc tak, już miałem Brown, Ingram, nieważne któregokolwiek z tych dwóch. Ingram wybrany tutaj, no dobra. Murray, dobra, więc udało się, że mamy Browna. Mogłem... Choć Bena Simonsa nigdy nie brałem. Nigdy nie brałem w tych draftach Bena Simonsa, więc wybiorę Bena Simonsa, bo w sumie czemu nie. Zwykle powinien być też wybrany, tak z takim wyborem. Czy jest ktoś, kogo bardzo lubię przykład potencjalnie? Ja to jest jakiś gracz, którego właśnie bardzo lubię, Derek Jones Jr. to jest gracz, którego lubię. Jeff Hardy, kto, e, kto się interesuje wrestlingiem, to na pewno wie dlaczego jest to dość śmieszne. Tutaj mamy akurat zawodnika Jeff Hardy. Idąc dalej, czy właśnie jest to zawodnik e, kogo naprawdę tak bardzo, bardzo lubię? Chyba nie, najbliżej mi jest do... Jest Alex Caruso. Powiem tak, kogokolwiek wybierzemy, to i tak ten zawodnik nie będzie w naszej rotacji, więc pewnie sobie wybiorę Alexa Karuso, bo to jest mój ulubiony zawodnik z tych wszystkich których tutaj, których zobaczyłem. Czy jeszcze tutaj ktoś będzie, kogo bardziej lubię? Pewnie nie. Zakładam, że nie. Tak sobie patrzę w wrzeczek, ale pewnie nie. Chyba właśnie to będzie Ren Archidiak, to też zawodnik, którego lubię który już nie jest obecnie w lidze, jeśli się nie mylę, ale tak, Alex Harusa to będzie ten gość, którego biorę. I przejdźmy już do końca tego draftu. Wybieram najlepszego zawodnika, nawet nie próbuję, nawet on nie był w moich planach, ale, ale tak wyszło, ale tak wyszło. Choć nie wiem, sumie, czy ja powinienem Alexa podpisać, bo i tak nie będę miał dla niego miejsca chyba. Właśnie, to jest ten problem, że chyba nie będę miał nawet dla niego miejsca. Potrzebuję z Daymem podpisać kontrakt. Nie mogę, a to, to będzie problem. To będzie problem na pewno, bo... tak bym wiedział, że... a dobra, w sumie mogę z Simonsa zrobić point guarda potencjalnie, jeśli będzie taka potrzeba. Tak może być właśnie, trzeci centr. Choć nie, nie muszę mieć trzeciego centra. Jak, jak podpiszemy Deima to nie będę miał, a jakby nie podpiszemy, to będę walczył po niego, ale... Capholno. no... Szkoda, że nie mogę tego zrobić. A on ma oferty. Czy to będą jakieś dobre oferty, które się zgodzi? Chyba tak, więc mam że będziemy mogli zmaczować. Tak jest, pięknie. Kings nas ratują. Kings nas ratują, bo możemy maczować. Dobra, pięknie, Kings. Możemy podziękować Sacramento za to. Bo Dame jest naszym zawodnikiem. Tak jest, mamy czyli 4 point guardów. Czyli to znaczy, że tak. E, czyli po prostu jakby mamy skład całego tak, bo mamy jednego centra za mało, ale za to jednego za dużo point guarda. No Powiem tak, aby Pierce i Kobe to są pewniacne. Na... Pierce będzie miał 30 no może 40 prawie będzie. Będzie o prawie 40 lat na koniec sezonu. Kobe będzie Kobe będzie miał też prawie 39. Więc oni na pewno zakończą karierę. Jeszcze tylko pytanie czy Baron Davis. Ale ja powiem tak, jeśli Kobe i Pierce zakończą karierę to ja też zakończę, aby oni są większymi legendami jednak niż niż właśnie niż Baron Davis. Ale teraz będę kończył. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!